Nie chcę komuś podpać, bo jeszcze dostanę po głowie. Oto dane z poprzedniego meczu. Tak jak już mówiłem, 47-43 wygrał Włókniarz. Ryan Sullivan 13 punktów, Grzegorz Walasek 13 punktów. Wielki nieobecny dzisiejszego meczu. Jurne Holta 11 punktów, Jarosław Hampel 12 dla Atlasa i Piotr Świderski 8 punktów. To zawodnik najbardziej skuteczny, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe w drużynie Atlasa. Sędzią głównym dzisiejszego spektaklu jest Ryszard Gut z Bydgoszczy, doświadczony arbiter. Myślę, że nie będzie dzisiaj problemów. Zapewniał nas, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Przed nami już pierwszy wyścig młodzieżowy i jak czytałem przed tym spotkaniem, wszyscy są zgodni, Piotr. Dużo będzie zależało dzisiaj od młodzieżowców, którzy nie są mocną stroną i jednych, i drugich. Ja uważam, że przede wszystkim biegi juniorskie dają niezłą zaliczkę punktową na pozostałe biegi. Teraz zależy, którzy juniorzy sobie poradzą. Ja myślę, że tutaj wszyscy mają równe szanse. Ci zawodnicy jadą ze stawu drugiego, także zobaczymy wszystko, co się będzie tutaj układało w tym biegu. Po tym biegu będziemy wiedzieli już wszystko. Jeszcze szybko dane toru. Rekord toru należy do Tony'ego Rickardsona. Tor ma długość 387 metrów. Przenosimy się już pod taśmę, bo już podjeżdżają zawodnicy. Tak jak już powiedział Piotr, jedziemy według drugiego zestawu, a więc z toru B pojedzie Roni Jamroży w kasku czerwonym, z toru A Mateusz Szczepaniak w kasku żółtym, z toru D w kasku niebieskim Mariusz Pacholak i z toru C Michał Ciura. Zawodnicy gospodarzy na dwóch zewnętrznych polach. No jestem ciekawy przede wszystkim Szczepaniaka. No, przejechał długą drogę z Lonigą, nie wypadł zbyt imponująco w tym półfinale Mistrzostw Świata Juniorów. Odpadł jako jedyny z Polaków, zdobył tylko 2 punkty, ale to jest strasznie długa droga. Tak, jest do Wrocławia 1100 km, o ile się nie mylę, także na pewno chłopak dostał nieźle. Zdążył się zdrzemnąć? W samochodzie na pewno. I myślę, że spał po prostu z tyłu w samochodzie, tak jak większość zawodników sypia w trakcie sezonu. Ale są to zawodnicy, którzy bardzo szybko przystosowują się do takich warunków, także nawet fizycznie nie musi być tak bardzo zmęczony. Piotr, warto jeszcze powiedzieć o torze, bo jest, przynajmniej wygląda to w tej chwili, że będzie dość przyczepnie. Nie wiadomo, jak to się zmieni w trakcie zawodów. I to jest też chyba dość sprytne. Wiadomo, że osłabiony jest Sullivan. Wiadomo, że Ułamek wprawdzie zdobywa sporo punktów, ale nie jest objeżdżony jeszcze, bo przecież niedawno wrócił po kontuzji. Tak, tor jest przyczepny, ale nie jest dziurawy. Jak oglądaliśmy próbę toru, nikogo nie szarpie, nic się nie dzieje, także tor powinien być szybki, a w trakcie zawodu będzie można oglądać walkę. Myślę, że za chwilę będzie się odsypywało, to wszystko zacznie dużo jeździć. Zobaczymy po kilku wyścigach właśnie, jak będzie się tor zachowywał. A więc popatrzmy jeszcze raz na tor. W kasku żółtym Mateusz Szczepaniak, w kasku czerwonym Roni Jamroży, w kasku białym Michał Ciura i najbliżej siatki w kasku niebieskim Mariusz Pacholak. Dobrze, Jamroży, jest też Szczepaniak, ale Jamroży chyba się założył przed niego i wychodzą wrocławianie na 5-1. Jeszcze walczy teraz Szczepaniak w kasku żółtym, zdołał zamknąć swojego rywala. Spadł na trzecie miejsce Mariusz Pacholak, ale spokojnie na pierwszym miejscu jest Roni Jamroży. On ma zresztą najwyższą średnią tych zawodników, którzy są w tej chwili na torze. Pewnie czuje się przy krawężniku, no ale też dobra postawa Szczepaniaka, który mimo że był tam atakowany przez Jamrożego, zdołał utrzymać tą drugą pozycję. Na trzecim miejscu jest Pacholak, daleko z tyłu Michał Ciura, ale to nie jest zaskoczenie. W pierwszym biegu juniorskim w Częstochowie padł wynik 3-3. No tutaj zanosi się na pierwsze zwycięstwo gospodarzy, już sporo odległości, spokojnie z przodu Roni Jamroży. Szczepaniak pilnuje tego drugiego miejsca, nie wygląda na zmęczonego. Na razie dobrze sobie radzi na tym wrocławskim torze, ale cały czas blisko niego jest Pacholak. Bardzo daleko z tyłu, teraz chyba zdefektowała już maszyna Michałowi Ciurze. Pierwszy wyścig wygrywa Jamroży, 3 punkty dla niego, dalej Szczepaniak, Pacholak i Ciura, nie dojeżdża do mety, 4-2 wygrywają gospodarze. Tak, w tym wyścigu bardzo dobrze ze startu wyszedł Jamroży z Szczepaniakiem i oni tak naprawdę sobie powalczyli pomiędzy sobą przez pewien moment. Do walki próbował się włączyć Mariusz Pacholak, tyle że bardzo szeroko pojechał w pierwszym łuku, jest to pierwszy bieg. Nie miał szans po prostu, żeby dojechać, musiałby naprawdę dysponować bardzo szybkim motocyklem. Tutaj mamy potwierdzenie wyników: Jamroży 3, Szczepaniak 2, Pacholak 1, Ciura defekt. W meczu w Częstochowie komentował z Pawłem Wójcikiem Sebastian Ułamek i on powiedział, że nie wydaje mu się, aby było dobrym rozwiązaniem w pierwszym biegu wysyłać właśnie juniorów. Może o tym za chwilę popatrzmy na powtórkę. Tak, tutaj jeszcze raz powtórka na łokcie Szczepaniak właśnie z Jamrożym. Jamroży wyszedł z tego
dużo lepiej, ponieważ zdążył wyjść na pierwsze miejsce. Szczepaniak przy krawężniku robił swoje, Pacholak zdecydowanie zbyt szeroko. No Ciura się nie załapał, można powiedzieć, nawet na wyjście tutaj z chłopakami. No tu jeszcze raz był moment, gdzie właśnie chłopacy walczyli na łokcie, ale bardzo czysto, nic się nie stało. I tak już dojechali w zasadzie po tym, co się rozegrało na pierwszym mecz Łuku, dojechali tak do mety. Tutaj oczywiście Pacholak bez szans wielkich, moim zdaniem zbyt szeroko pojechał. Gdyby pojechał bliżej krawężnika, miał szansę jeszcze powalczyć. 4-2 prowadzi Wrocław. Wracając do tego, Sebastian Łańk powiedział, że to jest no niezbyt dobry pomysł, żeby startowali juniorzy w pierwszym biegu. To jest największa adrenalina, największa niewiadoma, nie są objechani. Przede wszystkim jest stres, a na młodych chłopaków stres działa no, bardzo źle. Bardzo dużo wypadków na początku roku było, gdzie juniorzy jechali. W tej chwili no, ci juniorzy są coraz lepsi, także i psychicznie lepiej podchodzą. No i przed nami emocje związane z wyścigiem drugim. Jarosław Hampel na torze pierwszym, obok niego Bobby Anne, wciąż Ryan Sullivan. Dalej Piotr Świderski i Sławomir Drabik. No jestem ciekawy dwóch zawodników. Przede wszystkim jak pojedzie Ryan Sullivan i jak pojedzie Drabik, który tutaj przecież jeździł fenomenalnie do momentu wypadku w zeszłym sezonie w barwach Atlasa. Myślę, że za około półtorej minuty będziemy wszystko wiedzieli, a teraz już start. Został Sullivan, ale chyba założy się na Hampela, jednak nie, jeśli idzie szeroko. W dobrej dyspozycji chyba jest Sullivan. Hampel lepszy, Świderski na drugim miejscu. 5-1 prowadzą teraz gospodarze. Przeszedł Sullivan na Drabski. My zobaczymy, czy zbliży się do swoich rywali. Nie wiadomo, czy dostał silnik ten obiecany, który miał przyjechać z zagranicy, bo na tym, na którym jeździł niedawno, to Jan Krzysztof powiedział, że może co najwyżej w treningach rywalizować ze swoimi partnerami. Wydawało się, że Sullivan zdoła wypchnąć jednego z zawodników Atlasa, ale lepszy był Hampel, wypchnął go na zewnętrzną, nie zdążył się na niego założyć Sullivan. No i chyba wygląda na to, że niezbyt dobrze czuje się jeszcze na tym torze. Drętwiały mu ręce podczas Grand Prix w Cardiff. Przeszedł sporo zabiegów, przyjechał wczoraj do Częstochowy. Tam przeszedł kolejne zabiegi rehabilitacyjne, no ale jak na razie częstochowianie przegrywają z Kretesem ten wyścig. Drabski daleko z tyłu, zupełnie nie pamiętamy. Nie przypomina tego zawodnika z zeszłego sezonu, kiedy tutaj brylował na torze we Wrocławiu. Jarosław Hampel, Świderski już spadają na metę. Ładna parowa jazda, 5-1. Sullivan trzeci, Drabski czwarty. Tak, w tym biegu wrocławianie rozegrali. Przede wszystkim pierwszy łuk bardzo dobrze, ale świetnie ze startu również wyszedł Sullivan. Za chwilę będziemy mieli powtórki. Będziemy mogli to wszystko zobaczyć jak na dłoni w zasadzie. Jarek Hampel świetnie rozegrał pierwszy łuk, oczywiście dla swojej drużyny. Wypchnął Sullivana. Na powtórki wrócimy za chwilę, teraz do trzech. Po dwóch wyścigach spora zaliczka już wrocławian. Gdyby teraz się skończył mecz, no to już by mieli ten bonus, o który dzisiaj walczą. My popatrzmy na powtórkę tego wyścigu. Tak, bardzo dobrze ze startu wyszedł Sullivan, Jarek Hampel i tutaj ci dwaj zawodnicy pojechali pomiędzy sobą bieg. Piotrek Świderski wypchnął Sławka Drabika. Następnie zaczął przycinać do krawężnika już tutaj w tym momencie. Jarek Hampel pojechał dość szeroko z Sullivanem. Wykorzystał to doskonale Piotrek Świderski. Sullivan spadł na czwartą pozycję. Nie było w tym żadnej złośliwości, Jarka. Znaczy tam było jeszcze, będziemy mogli za chwilkę zobaczyć, tam dosyć dużo miejsca było. Wiadomo, że pierwszy łuk rozgrywa się dość ostro, ale nie było tutaj jakiegoś, nie wiem, włożenia strasznego. Po prostu każdy z nich wykorzystał swoją szansę. Tutaj no, nie było na dotknięcia żadnego tak w 100%. Jeżeli już to troszeczkę wcześniej Szczepaniak tam Drabskiego lekko wypchnął, prawda? Świderski Piotrek. Świderski, myślę, że to wszystko było w ferworze walki. Tutaj się nic nie działo, nikt nikogo nie dotknął. Nie podjechał do upadku, również nie doszło. No, bardzo dobrze Jarek Hampel tutaj wypracował pozycję swojemu koledze Piotrkowi Świderskiemu. Przed nami wyścig trzeci. Wygląda na to, że dzisiaj Włókniarz będzie miał spore problemy. Warto też wspomnieć o tym, że Włókniarz, okrzyknięty Dream Teamem, jeszcze w tym sezonie nie wygrał meczu wyjazdowego. No, dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji i bez Walaska. Nie w pełni zdrowy wciąż Sullivan. O tym z pewnością opowie wam nasz ekspert Piotr Baron, który rozmawiał z mechanikiem, ale to przy okazji kolejnego wyścigu Sullivana, a przed nami wyścig trzeci. Na to, że pierwszym Sebastian Ułamek wraca do Wrocławia. Tutaj jeździł, zdobywał z tą drużyną wicemistrzostwo Polski. Obok niego Krzysztof Słaboń i dalej Tomasz Gafiński, kask niebieski i kask biały Rafał Osumek. Kolejna szansa Osumka. Tak przynajmniej mówił Jan Krzysztyniak, no ale widzieliśmy na rozgrzewce. Osumek nie czuje się zbyt pewnie.
No ja bym powiedział, że Rafał większych szans we Wrocławiu chyba nie będzie miał. Tor jest przyczepny, tak jak wcześniej mówiliśmy. Z tego co ja wiem, Rafał preferuje bardzo twarde tory i ten tor raczej mu nie będzie odpowiadał. Ułamek słabo, nie Osumek Gapiński. Został ułamek, najlepiej Sławoń Gapiński, szeroko będzie się rozpędzał. Czy przejdzie ułamka? Ułamek poszerzył trochę wyjście z łuku, jest w tej chwili na drugiej pozycji. Już traci dystans Osumek. Dobrze rozwiązał ten pierwszy łuk Sebastian Ułamek, ale ma stratę do prowadzącego Sławonia. Goni go Gapiński, wygrał ćwierćfinał krajowych eliminacji ostatnio z kompletem punktów. Tak samo Ułamek awansował do półfinału, też dobra dyspozycja. Krzysztof Sławoń, który prowadzi w tym wyścigu, no, zrezygnował ze startu ze względu na pogrzeb swojego dziadka. Teraz pociągnęło na szeroką Sebastiana Ułamka, czy wykorzysta to Gapiński? Za mała prędkość, zdążył Ułamek założyć się przy wejściu na ten łuk, ale jest w coraz większych opałach. Teraz Gapiński wszedł pod Ułamka i chyba wyjdzie na prowadzenie 5-1. No, zanosi się tutaj na prawdziwy pogrom częstochowian, jeżeli coś nie zmienią w swoich motocyklach i w stylu swojej jazdy. Osumek zupełnie się nie liczy. Z przodu dobrze, spokojnie prowadzi ten wyścig Krzysztof Sławo. Na pewno dzisiaj jedzie dla swojego dziadka, na pewno chce dzisiaj zdobyć jak najwięcej punktów, ale to sprawa dla Gapińskiego, który jak cień podążał za Ułamkiem. No i teraz spada na metę, 2 punkty, kolejny wyścig 5-1. No, szykuje się nam tutaj naprawdę pogrom włókniarza. Tak, wrocławianie jak widać bardzo dobrze przystosowani do nawierzchni, motocykle bardzo szybkie, częstochowianie za to jadą bardzo kurczowo. Wydaje mi się, że lekko tego toru się na początku wystraszyli. Tor jak widać nie jest tragiczny, da się na nim jechać, on jest naprawdę przyczepny, ale no, to jest atut właśnie gospodarzy, że mogą sobie zrobić taki tor, jaki im pasuje. Natomiast, a jeszcze tutaj mamy potwierdzenie. Krzysztof Sławoń 3 punkty, Tomasz Gapiński 2, Sebastian Ułamek 1, Rafał Osumek 0. Po raz drugi częstochowianie tracą pozycję na punktowaną, bo i Sullivan mógł tam jakoś inaczej troszeczkę pojechać, mógł powalczyć, a tutaj Ułamek dość długo prowadził, tak. No, ale jeszcze raz start. Pierwszy bardzo dobrze wystartował tutaj Krzysiek Sławoń, on w zasadzie o motocykl wyjechał do przodu. Sebastian Ułamek, pierwszy łuk bardzo dobrze rozegrany, wypracował sobie też pozycję. Nie zostawił miejsca Tomkowi Gapińskiemu, który jechał na trzecim miejscu. W następstwie tego można było potem właśnie zaobserwować, jak Sebastian zaczynał mieć kłopoty. Odjeżdżał coraz szerzej od krawężnika. Wykorzystał to Tomasz Gapiński, który dołączył do kolegi klubowego. Dojechali na 5-1. Kolejny bieg bardzo wysoko wygrany przez wrocławian. No, wrocławianie widać, że sobie radzą, bardzo, bardzo dobrze spasowani. A tak jak wcześniej mówiłem, Częstochowa ma dość duże problemy z dopasowaniem motocykli do tego toru. One są po prostu zbyt wolne na ten tor albo zbyt słabe. No to zobaczymy, co będzie w wyścigu czwartym, bo jak na razie to jest niespodzianka. Mateusz Szczepaniak ma 2 punkty i to jest najwięcej, jeżeli chodzi ze strony włókniarza. Może lepiej pojedzie w kasku żółtym Rune Holta. On pojedzie z toru B, toru drugiego. Najbliżej krawężnika Hans Andersen, partnerem Holty będzie Mateusz Szczepaniak. No i w kasku niebieskim Roni Jamroży. Rewanż Jamrożego i Szczepaniaka, lepszy w pierwszym biegu młodzieżowiec Atlasa. Zobaczymy, jak teraz spisze się ta dwójka. No i przede wszystkim, co pokaże Holta, który tutaj we Wrocławiu z reguły jeździ znakomicie. To był praktycznie jedyny zawodnik w zeszłym roku, kiedy tutaj Atlas przegrywał, który no, gromadził największej ilości punktów, bodajże 14, jeżeli się nie mylę. Tak, na Holtę można stawiać. To jest naprawdę zawodnik, który jedzie od początku do końca. Ja myślę, że on będzie tutaj stawiał bardzo, bardzo wiele. Tak, mamy Sławka Drabika, który ociera się z tej szprycy, którą zebrał wcześniej. Albo się zastanawia, co zrobić, bo na razie to naprawdę nie wygląda zielono, różowo. Na pewno trzeba dostroić motocykl, na pewno trzeba zmienić zębatki, również ustawić zapłony, dopasować dysze. Są to pierwsze biegi, jeszcze jest czas na wszystko, aby faktycznie Częstochowa mogła tutaj powalczyć. No to popatrzmy. Hans Andersen, kask czerwony. Rune Holta, kask żółty. Roni Jamroży, kask niebieski. I najbliżej siatki jest Mateusz Szczepaniak. Zobaczymy, czy Rune Holta poderwie swoich zawodników do walki. Pieczołowicie ustawia się na tym drugim polu. No ale będzie miał trudno, bo Hans Andersen należy do pewnych punktów, jeśli chodzi o jazdę na własnym stadionie. Holta wygrał start, założył się na Andersena, ale w kasku niebieskim szeroko atakuje Jamroży. Czy rozpędzi się na tyle, żeby minąć Holtę? Nie. Dwóch wrocławianów na drugiej i trzeciej pozycji. Andersen blisko krawężnika pilnuje tego jednego punktu. Nie szarżuje, pilnuje przed sobą Jamrożego, a spokojnie z przodu jedzie Rune Holta, więc tak jak mówiliśmy,
Szczepaniak na razie nie radzi sobie na tej czwartej pozycji, już stracił dystans. Jamroży wciąż jest w zasięgu wzrokowym, jeśli chodzi o Rune Holte, bardzo blisko niego Andersen. Myślę, że nie będzie go wyprzedzał, myślę, że będzie pilnował tej trzeciej pozycji, chociaż teraz idzie szerzej. Jamroży wciąż na drugim miejscu, spokojnie prowadzi ten wyścig Rune Holta. Szczepaniak już się nie liczy w tej walce, daleko od całej stawki. Jak na razie nie mamy tutaj wielkich emocji, no ale można było się właściwie tego spodziewać, że Włókniarz będzie miał tu spore problemy i tak naprawdę ten zawodnik w kasku żółtym, indywidualny mistrz Polski sprzed roku, potem odebrał mu tytuł Grzegorz Walasek, no pana na metę jest pierwszy, pewne 3 punkty, za nim Ronnie Jamroży, Hans Andersen, no i nie liczył się w tym wyścigu Mateusz Szczepaniak. Jest 3-3 w tym czwartym wyścigu. Tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, Holta pokazał faktycznie, że potrafi jechać. Doskonale pojechał ze startu. On ten bieg wygrał. W zasadzie nikt mu nie zagrażał przez te 4 okrążenia. Pociągnął jedno okrążenie tak porządnie, potem sobie oglądał się do tyłu. Kontrolował cały wyścig, patrzał, gdzie są koledzy. Także myślę, że na zupełnym luzie jechał i on pokazał, że można wygrywać. I tutaj jest potwierdzenie właśnie. Holcie piszemy 3 punkty, Jamroży kolejne 2, Hans Andersen 1, Mateusz Szczepaniak 0. Podobała mi się postawa Andersena, który już wiedział, że raczej Holty nie dogoni, pilnował tego trzeciego miejsca, blokował jeszcze przez te 2 pierwsze okrążenia Szczepaniaka, żeby nie doszedł Jamrożego. Oczywiście, tutaj Holta już zrobił w zasadzie to, co najgorsze, czyli zamknął sobie Andersena, on wygrał ten start. Pojechał jeszcze szeroko Jamroży. Myślałem nawet, że nie utrzyma tej swojej pozycji. Tutaj Hans Andersen też z nim nie walczył, on jechał swoje. Pilnował krawężnika. Oczywiście, dzięki temu Roni mógł jako drugi dojechać tutaj do mety w tym biegu, a przyglądałem się Hansowi, który no, dosyć spore kłopoty miał z własnym motocyklem. Myślę, że będzie musiał poprzestawiać nieco swoje przełożenia, zrobić bardziej elastyczny ten motocykl, aby go tak naprawdę nie szarpało i myślę, że on też sobie tutaj poradzi. A Holta, no możemy powiedzieć, miało, no, może czarnym koniem on tutaj nie będzie, bo to jest przecież lider swojej drużyny, ale no jedzie doskonale. Słyszeliśmy właśnie, jak ocenia te pierwsze wyścigi Krzysztof Słaboń. 22 do 14 zbliżyli się na niewiele właściwie, jeżeli chodzi o Częstochowian, ale ta zmiana taktyczna przyniosła efekt i to jest chyba dobry znak dla Jana Krzysztyniaka. Tak, Jan Krzysztyniak będzie mógł za chwilę zrobić tutaj kolejny manewr. Bardzo dobrze zaczął jechać Sebastian Ułamek. Jedzie w tym biegu w 7, będzie startował Holta. Jedzie Szczepaniak, za Szczepaniaka zmiany nie zrobi, ale może Sebastiana wykorzystać w następnych wyścigach do jakiegoś, dołożyć do Holty czy do dobrego zawodnika, żeby kolejne punkty zacząć odrabiać, albo chociaż byle ich nie gubić. Sebastian Ułamek ostatnio w dobrej formie. Drugi w Memoriale w Częstochowie. Dobrze spisuje się w lidze szwedzkiej, dobrze spisuje się także w lidze duńskiej. On powiedział przed tym meczem, że bardzo brakuje mu startów i tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która go jeszcze niepokoi, bo owszem, jest dobrze przygotowany fizycznie. Te 2 wypadki wybiły go z rytmu. O swoje przygotowanie się nie martwi, natomiast brakuje mu objeżdżenia po prostu. Zdecydowanie zawodnik powinien dość sporo jeździć, jeżeli jest taka możliwość i można startować w Szwecji, w Danii, w Anglii, w Polsce, w kilku ligach. To jest to bardzo dobre, z kolei żeby też nie za dużo, żeby mieć czas się wyspać, przede wszystkim żeby zawodnik mógł odpocząć, ale myślę, że Sebastianowi to nie grozi. Startuje dość dużo, ale widać, że powolutku wraca do tej formy, którą miał no, na początku roku, czy choćby w ubiegłych latach. Wygrał ćwierćfinał w Łodzi, tam przegrał 2 wyścigi, między innymi z Miśkowiakiem, którego znów nie oglądamy w składzie Atlasa. Nie wiem, czy jest to niespodzianka, czy nie. Trener Cieślak mówił, że musi się przyjrzeć występom swojego zawodnika, jeżeli chodzi o ligę szwedzką i angielską. No tam ostatnio się nie spisał najlepiej. W dodatku odpadł też w eliminacjach, bo nie zakwalifikował się do półfinału indywidualnych mistrzostw Polski, także nie najlepsza ta pasta Miśkowiaka trwa. Ja myślę, że ma właśnie jakieś problemy z... Nie wiem, czy to motocykle, czy może po prostu jest zmęczony, albo zbyt duża presja jest na nim i dlatego może właśnie też odczuwać to na torze. To się przekłada. Strasznie ciężko, jak się złapie doła, wrócić do góry. Myślę, że trzeba po prostu zacząć od zera i powolutku, małymi krokami wziąć się do góry, a jest możliwość właśnie dojść do tej czołówki. Takiego doła ma też, jak sam mówił przed tymi zawodami, Rafał Usumek. Zastanawiał się, czy pójść po poradę, po pomoc do psychologa, bo powiedział, że się zablokował po prostu, ma problem z tym, żeby jeździć na otwartej manetce. No jak na razie miał tylko 0, jest zastąpiony w jednym z wyścigów, teraz go nie zobaczymy, ale on teraz nie miał jechać.
Przed nami wyścig siódmy. Jarosław Hampel, kask czerwony. Rune Holta, kask żółty. Piotr Świdercki, kask niebieski. Mateusz Szczepaniak, kask biały. Świetnie Holta, ale jednak Hampel założył się na Holtę. Wychodzi szeroko Świdercki. Oj, leży teraz. Znakomicie zachował się w tej sytuacji młodziutki Szczepaniak. Zdołał wyhamować swój motocykl. Groźnie zrobiło się w tym pierwszym ruchu, kiedy nie opanował motocykla Rune Holta. Tak, bardzo dobrze, że zawodnicy nie jechali blisko siebie, bo mogłoby dojść naprawdę do upadku, chociaż zaskoczył mnie tutaj Mateusz Szczepaniak. No perfekcja, że nie uderzył w Holtę. Widać, że choć młodego wieku, ale ma dość spore doświadczenie, bo naprawdę ominąć zawodnika leżącego jest bardzo trudno. Zawodnicy z Wrocławia mieli o tyle dużo szczęścia, że pojechali do przodu. Na Holta chyba wpakował się w jakąś dziurkę, która się zrobiła. No i jest wykluczony, to już wiemy. No to chyba decyzji nie mogło być innej, bo w zasadzie nikt mu nie przeszkadzał. Jak zobaczymy powtórkę, będziemy mogli to ocenić. Na razie Holta zwija się z bólu, trzyma się za kolano. Popatrzmy jeszcze raz na to, co wydarzyło się w pierwszym ruchu. Uciekł szeroko Świderski, no i ewidentnie nie było niczyjej winy. Tu się zrobiła kolejna, on w tą kolejnę wpadł, podniosło mu motocykl, a no Szczepaniak tutaj naprawdę bardzo dobrze ominął go. Jednak troszeczkę zahaczył go o stopę i tak chwała dla niego, że nie przejechał po prostu po Holcie, bo wytracić prędkość na łuku, kiedy ma się wyłamany motocykl, no to jest nie lada sztuka. No takie upadki się zdarzają, bo po prostu jak jest źle dostrojony motocykl, to jest właśnie bardzo niedobrze. Teraz było widać jednak, że praktycznie nie dotknął właściwie Rune Holty. Holta już wraca do parkingu, jest z tego biegu wykluczony. Jemu się zdarzały takie wyścigi w polskiej lidze, nawet na meczu w Częstochowie, pamiętam, w tym pierwszym spotkaniu właśnie z Atlasem, kiedy w podobnej sytuacji nie opanował motocykla i sam się wywrócił. Tak, ja już może powiem, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli zawodnik lubi bardzo ostry, mocny motocykl, jedzie bardzo wysoko obrotami, wjeżdża, no tor jest w miarę twardy, wjeżdża gdzieś w jakąś dziurkę, opona, bieżnik łapie o tą kolejnę i wtedy te obroty, które są bardzo duże, od razu przekładają się na to, że przednie koło jest wysoko wyrwane w górze, albo też bardzo pociągnie w bok zawodnika tego, który jedzie na tym motocyklu, może zrobić również krzywdę pozostałym kolegom. A tutaj Holta moim zdaniem miał bardzo mocny motocykl i on właśnie w tą dziurę wpadł i też stąd ten upadek. Gapiński, jak widzieliśmy, już coś poprawia w swoim sprzęcie. Wraca Holta do parkingu. Bardzo trudna w takim razie sytuacja teraz będzie młodego Szczepaniaka. Jedzie najbliżej siatki i ma za rywali Jarosława Hampela i Piotra Świderskiego. Chyba będzie 5-1. Ja myślę, że Hampel nie powinien mieć wielkich problemów. Piotrek Świderski, jak widzieliśmy wcześniej, jedzie równie doskonale. No ale Szczepaniak może też powalczyć i ma szansę tutaj wygrać, chociaż szczerze mówiąc niewielką. Mateusz Szczepaniak, no tak jak mówiliśmy, wrócił z Loniego, tam nie udało mu się awansować, no ale niedawno jechał w tak zwanym zapleczu kadry w Toruniu. Tam wygrał te zawody z kompletem punktów, spisuje się coraz lepiej na niego, bardzo liczy Jan Krzystyniak. Twierdzi, że ten zawodnik rzeczywiście z zawodów na zawody jeździ coraz lepiej. On nie może ustabilizować formy, bo tak jak mówi i trener, i on lepiej spisuje się w zawodach indywidualnych, w zawodach juniorskich niż w tych seniorskich. Myślisz, że to jeszcze trema, czy brak umiejętności, czy presja. Się spina? Presja. To jest po prostu presja. W lidze, jak się startuje, będąc zawodnikiem, ma się na plecach ogromną presję i teraz kto jest mocny psychicznie, ten po prostu jedzie dobrze, bo może nawet mieć gorszy motocykl, ale jeżeli ktoś ma doła psychicznego albo jest słaby psychicznie, ma strasznie duże problemy, a juniorzy, wiadomo, łapią doświadczenie, ma się wielkie doświadczenie, nie ma się tremy i to się koło wiąże. Rune Holta, jak widzieliśmy, wraca do parkingu, pomachał rękoma, że chyba wszystko jest w porządku, natomiast mocny psychicznie jest na pewno ten gość, który stoi już pod taśmą w czerwonym kasku, Jarosław Hampel. O tym się sporo mówiło po tym Grand Prix w Cardiff, że Jarek ma mocną psychikę, nie ogląda się na rywali, nie obchodzi go, z kim jedzie, po prostu staje pod taśmą, nie jest w stanie wygrać z każdym, nawet z Rickardsonem. Tak, i to jest bardzo istotne, to do czego Jarek doszedł w tej chwili, to jest bardzo dobre w żużlu. Jeżeli będzie dalej Jarek tak się rozwijał, naprawdę ma wielką przyszłość przed sobą, chociaż w tej chwili jest doskonałym zawodnikiem. Hampel, młodziutki Szczepaniak, Świderski, taśma w górze, ładnie wystartował Świderski, ale podniosło jego maszynę. No i już dwójka Wrocławian na prowadzeniu. Myślę, że nie będą mieli żadnych problemów z tym, żeby dojechać na pierwszej i drugiej pozycji. No ale Mateusz Szczepaniak musi jechać do końca, bo zawsze może w takim biegu przytrafić się komuś defekt.
Tak, jechać do końca na pewno trzeba, żeby dowieść swoje punkty. Różnie może być, pękają łańcuchy, pękają tłoki, oby nikomu się tutaj nic nie stało i żeby ci zawodnicy nie mieli ani problemów sprzętowych, ani kłopotów z opanowaniem motocykla. Niech każdy dowiedzie może swoje punkty. Piotr Świderski jak zwykle punktują, spokojnie prowadzi i pewnie pilnuje tej drugiej pozycji. Jarosław Tamper, właściwie już ta strata jest bardzo duża. Wszyscy obawiali się, jak pojedzie w Cardiff. Nawet pojawiały się głosy, że lekarze nie byli za tym, żeby wystartował Jarek Tamper. No ale jak widzimy, teraz nawet podnosił koło, znaczy, że z tym kciukiem operowanym, z tym ścięgnem wszystko jest w porządku. Tak, Jarek już mieliśmy właśnie obraz w Cardiff, jak i dzisiaj. On radzi sobie doskonale. Tutaj po tym chłopaku naprawdę nic nie widać, żeby on miał jakieś problemy ze zdrowiem. No jedzie doskonale, jeżeli będzie, no tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli on będzie rozwijał się, tak szedł do przodu, to jeszcze w tym roku on bardzo daleko zajdzie. No i Piotrek, na nic zdała się ta rezerwa taktyczna, bo szybko odrobili ją gospodarze. W poprzednim biegu przegrali 1-5, teraz szybka riposta, wygrywają 5-1. Pierwszy na mecie melduje się Świderski, zanim Hampel dojechał do mety Szczepaniak. Na pewno zebrał kolejne doświadczenia, bo taka jazda na obcym torze to dla niego na pewno też jakaś nauka. Na pewno nauka, na pewno wiele się może tutaj nauczyć. Tutaj bardzo dobrze on ze startu wyszedł. Możemy zobaczyć, za chwilę go właśnie podniosło i on stracił dystans. Rewelacyjnie Jarek Hampel od razu tutaj skontrolował, kto jedzie obok niego. Był to Piotrek Świderski, który jechał szeroko. Jarek automatycznie pojechał w parę, ustawił się, żeby w zasadzie nikt mu nie przeszkadzał. No Szczepaniak wiózł swoje punkty, on dojechał jako trzeci. W zasadzie no, nie miał na tyle dużego kontaktu, żeby coś mógł tutaj zrobić w tym biegu. No i spory wynik, 27-15. Mogą być zadowoleni wrocławscy kibice, ale przede wszystkim z wyniku, bo jak na razie, no przyznajmy szczerze, zbyt dużo walki tutaj nie ma. Liczyliśmy na to, że ten tor się troszeczkę odsypie, że robi mniej przyczepny, że tu się robi tak zwany stół i będzie łatwiej atakować każdemu, ale wrocławianie wciąż mają problemy. Widzieliśmy w parkingu kilku zawodników, i Drabik, i jeszcze jego partnerzy. Ciągle szukają tych najlepszych przełożeń. Każdy będzie szukał cały mecz. Jedynie ci, którzy wygrywają swoje wyścigi, mówi się potocznie w parkingu tak, jeżeli wygrałeś swój wyścig, nie zmieniaj nic w motocyklu. I po pierwszych biegach mało wygranych oczywiście, mało kto zmienia coś w motocyklu. Natomiast zawodnicy, którzy przyjeżdżają z tyłu, no oczywiście muszą szukać, bo jeżeli nie będą szukać, to biegi będą się powtarzały. W takim wykonaniu jak oczywiście wcześniej. No i przed nami wyścig ósmy. Jest już Drabik, jest Sullivan, jest Jamroża, więc żadnych zmian. I jest Hans Andersen, on pojedzie w kasku czerwonym z pola drugiego. Drabik najbliżej krawężnika, w kasku żółtym z toru trzeciego Ryan Sullivan i najbliżej bandy Roni Jamroży. No jestem ciekawy przede wszystkim Sullivana, ale też Drabika. On przecież miał kapitalny sezon tutaj w zeszłym roku do momentu tego pechowego wypadku. On odszedł do Wrocławia z niewyobrażalną tak naprawdę średnią. Został sklasyfikowany. Jeżeli tutaj zerknę w notatki, ja rozszukamy Drabika. 2.41, przepraszam, w 35 biegach. Naprawdę kapitalna forma. Mówiło się, że facet, który ma 37 lat, 38 dzisiaj, przeżywa drugą młodość. Oczywiście jechał bardzo dobrze Sławek. Ja myślę, że w tym roku ma jakieś problemy. Wydaje mi się, że są to problemy sprzętowe, bo zawodnik tego kalibru nie sądzę, żeby po prostu sam zawalił lub gdy nie sądzę też, żeby się nie przygotował. Drabik, Andersen, Sullivan, Jamroży. Świetnie tym razem Drabik, czy dociągnie do niego Sullivan, wypchnięty. Teraz przez Andersena pada Jamroży, ciasno było w pierwszym łuku. Jaka będzie decyzja sędziego? Na pewno bieg jest przerwany. Myślę, że sędzia Ryszard Głód powtórzy ten bieg w czteroosobowym składzie. Za chwilę się o tym przekonany. Ja myślę, zerkamy do sędziego. Zrobiło się ciasno. Lekko pchnięty Sullivan wypchnął Jamrożego. Oczywiście było bardzo ciasno, ale myślę, że właśnie czwórkę i teraz mamy potwierdzenie. Mamy potwierdzenie, tak, że jadą wszyscy czwórt. Tutaj mamy właśnie, Sławek pojechał swoje, a reszta chłopaków naprawdę miała bardzo ciasno. Każdy się zjeżdżał, żeby dojechać do krawężnika. Został wypchnięty Jamroży, no i on upadł, ale tutaj ale tak nie... naprawdę brawa też dla niego, bo Jamroży nie bał się wejść tutaj swojego rywala. Mimo że przegrał start, próbował się założyć. To też dobrze świadczy o tym zawodniku. Oczywiście każdy próbuje dojechać. Przypłacił do tego to tym, że leży teraz i się musi podnieść i pozbierać. Nie wiadomo, czy mu się coś stało. No miejmy nadzieję, że nie, bo widzieliśmy właściwie niegroźny wypadek tak naprawdę Sullivana w Tarnowie. Okazało się, że skutki tego wypadku były no, dość bolesne, tym bardziej, że tam nawet była dmuchana banda. Tak, no czasami, znaczy inaczej może, te najgorsze kontuzje zdarzają się wtedy, kiedy zawodnicy najbardziej delikatnie upadają. Przy dużych upadkach rzadziej te kontuzje powstają. Poprosimy jeszcze raz naszych kolegów z wozu o powtórkę. Jest tu z nami
sędzia Ryszard Gutkry już podjął decyzję, chciałby się jednak po prostu upewnić, czy miał rację. Jeżeli będzie to możliwe, popatrzmy jeszcze raz. Sławek poszerza zdecydowanie. No więc to, co mówiliśmy, młody Jamroży, mimo że nie miał miejsca, pchał się, no ale to był pierwszy łuk. Nie ma powtarzamy co się doszukiwać w innych, tak. Czteroosobowym składzie. Może Drabik w końcu się odnajdzie, bo wygrał start. On przed tym turniejem był pytany, co się dzieje z Tomaszem Golobem, bo tak, było takie porównanie między Tomaszem Golobem a Jarosławem Hampelem. No i powiedział krótko, to nie chodzi o psychikę Tomka, to chodzi przede wszystkim o sprzęt. On ma podobne problemy ze sprzętem jak ja. Chodzi o tłoki w GM-ach, które szybko się zacierają, nie wiem, ty to określisz lepiej, które po prostu swoją żywotność kończą na 4-5 biegach, a powinny na 40, tak przynajmniej to określił. Znaczy wiem, że są problemy, ja natomiast nie chciałbym o tym mówić, bo ja jestem firmą konkurencyjną i sprzedaję inne części. Nie chciałbym tutaj jakiejś reklamy robić, ale fakt jest taki, że naprawdę są kłopoty i to dość duże. No to pozostańmy przy tym, co powiedział Sławek Drabik. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do wywiadu z nim w Przeglądzie Sportowym bodajże w czwartek. Tak przynajmniej tłumaczył Tomasza Goloba, a widzę, że już niebawem mamy kolejny wywiad. Jest już Tomasz Lorek. Mam nadzieję, że nas słyszy i jego gość. Tomasz Lorek, oddajemy ci głos. Piotrek Świderski, Świder, świetnie, jak patrzę na twoje wyniki w Allsvenskan, Stockholm Bayern, to tam dziergasz sporo punktów. Co się dzieje? Tak ci pasuje szwedzki klimat? Co się dzieje? Może, kurczę, może tak robi pewnie. I te promy, kurde, działają jakoś na plus, także no na razie dobrze, no jestem zadowolony ze Szwecji. Ty jesteś stary technik, to jest zawodnik, który nawet jeżeli będziesz miał 4 dechy w przyszłości, czego ci życzę, to będziesz tak jak Hans Nielsen podeszłam jeździł, bo masz, technicy zawsze mają łatwiej, jeżeli tylko pilnują fitnessu. Powiedz, czy takie tory jak są w Szwecji na najniższej lidze, gdzie jeżdżą mniej doświadczeni zawodnicy, czy to sprzyja twojej technice jazdy, tego co już nauczyłeś w Rawiczu? Na pewno tak, na pewno to co kiedyś się nauczyłem, począwszy od minitorów w Pawłowicach, poprzez krótkie tory jak na przykład Rawicz, także to na pewno pomaga w tych szwedzkich torach również, które są też krótkie i gdzieś tam kręte, także no myślę, że ta szkoła nie poszła na marne i teraz te doświadczenie, które zbieram, będzie procentowało jeszcze w przyszłości. Świder, pierwszy łuk to jest ciężki motyw dla każdego żużlowca. Powiedz, czy dużo jest takich efektów domino? Zawodnicy nazywają to domino efekt, kiedy zawodnik, który wygrywa start, zdecydowanie ustawia tak tor jazdy, że nie miał miejsca dla innych zawodników. Jak ty to widzisz? No tak to jest w tym żużlu, że kto wygra start, praktycznie dyktuje warunki na torze. Także jeżeli ktoś wygrywa z pierwszego toru start, przedłuża troszeczkę prostą rywalom, którzy gdzieś tam, kurczę, się nie mieszczą i na końcu często kończy się to upadkiem, także tak to by było. Czy jest w ogóle moment taki, żeby się zastanowić i przymknąć gaz, czy to intuicyjnie wszystko się dzieje, nie masz nawet czasu na reakcję? To nie ma czasu na reakcję, myślę, że to część rzeczy jakaś przychodzi sama, myślę, że może nawet jest wyuczona gdzieś tam poprzez jazdę, a reszta się dzieje tak spontanicznie po prostu, że tego się, na pewno się nie przemyśla pewnych rzeczy na torze, bo nie ma na to czasu. A w zimie jest szansa na to, żeby pracować na tym, jak padać, tak żeby jak najmniej sobie zrobić krzywdę? Na pewno zimą trenujemy jakąś taką gibkość, zwinność, ażeby to ciało było jak najbardziej elastyczne. To daje mniejszy procent kontuzji przy upadku, ale jako tako samych upadków nie da się wytrenować czy wyćwiczyć. Gibki i zręczne jak ocelot Świder. Dzięki. Świderski znakomicie spisuje się w lidze. To naprawdę duże zaskoczenie, bo to jest jego pierwszy sezon w gronie seniorskim i jak na razie jest jednym z niewielu zawodników, którzy podnieśli swoją średnią w porównaniu z poprzednim sezonem. Kończył go mając 1,48 zdobyczy punktowej. Dziś po tych 10 kolejkach ma 1,78 i co ciekawe jest zawodnikiem, który zdobywa najwięcej punktów na wyjeździe w drużynie Atlasa. Tak, ja jak się przyglądam, to Piotrek bardzo dobrze dba o swój sprzęt. On idzie w świetnym kierunku, ma doskonale przygotowane motocykle, podnosi swoją średnią. To jest naprawdę bardzo dużo podnieść o tyle swoją średnią. No widać, że się chłopak naprawdę stara. Zależy mu na tym, żeby być rasowym zawodnikiem, żeby bardzo dobrze jechać. A tu mamy obraz, gdzie zawodnicy prostują ramę zawodnikowi. Ta środkowa część ramy była zapewne krzywa. Oczywiście widelec, czyli ten przód, gdzie jest włożone koło i on zostanie odprostowany, bo nie ma czasu na przekładkę ramy. No, ale podobno z tym nie ma wielkiego problemu. Z prostowaniem? Tak.
sprostowania. Tak, no i mówił Sebastian Łamek podczas, pamiętam, właśnie meczu Atlas Częstochowa, znaczy Częstochowa Atlas. Tak, tyle że jak się wyprostuje, to i tak ten motocykl zaczyna wracać. Wiadomo, że po meczu trzeba wymienić na nowy przód, założyć nowy środek i wtedy ten motocykl jest naprawdę taki no, stuprocentowy. A w tej chwili myślę, że można było przełożyć silnik, chociaż było bardzo mało czasu. Żeby przełożyć do drugiej ramy silnik, trzeba przynajmniej mieć około 6-8 minut i jest to wtedy możliwe. A już pali się lampa 2 minut, minuta 35 sekund. Tyle mają czasu na stawienie się pod taśmą zawodnicy do powtórzonego biegu 8. Wracając do Świderskiego, on, tak jak mówiłem, na wyjeździe zdobywa mnóstwo punktów. Potwierdził to w memoriale Bronisława Jędzikowskiego i Marka Czernego w Częstochowie. Tam wprawdzie niegościnni byli gospodarze, bo wygrał Walasek przed ułamkiem. Trzeci był Holta, no ale czwartym zawodnikiem był Świderski, który spisywał się znakomicie. Sławomir Drabik teraz już podjechał pod taśmę. Ciekawe, czy znów uda mu się wygrać start, bo zdecydowanie był najszybszy na tej linii 30 metrów. Może wreszcie coś poszuka w tym motocyklu, może wreszcie założył to, o co mu chodziło. Ja myślę, że Sławek ma teraz szansę po tym właśnie, jak bardzo dobrze wyjechał ze startu. Psychicznie powinien się odrobinę lepiej nastawić. A co warte zauważenia, Andersen po raz kolejny przegrał start. Tak, Andersen dzisiaj, ja jak obserwuję, moim zdaniem ma spore kłopoty z dopasowaniem motocykla. Ten motocykl jego bardzo szarpie go po dziurach, on go wyciąga i Andersen nie może skupić się na walce, a z kolei musi pilnować swojego motocykla, aby mu nie wyjechał spod tyłka, tak brzydko mówiąc. Natomiast pozostali zawodnicy, jak widać, mają dość dobrze dopasowane motocykle. Sławek Drabik, jak obserwuję, na pewno też były zmiany zębatek, bo nawet stąd widać, że one już się różnią. No to popatrzmy, co wydarzy się w powtórce tego biegu 8. Sławomir Drabik, Hans Andersen, Ryan Sullivan i Ronnie Amrozy. Ciekawe, czy teraz młody zawodnik gospodarzy będzie równie odważnie atakował Sullivana. Zobaczymy, co zrobi Drabik. Znakomicie Drabik, teraz Andersen chyba wygrał start, założy się na Drabika, szeroko ucieka Sullivan do krawężnika, schodzi Amrozy, kapitalny atak, rozpędza się Sullivan, nie zostawił mu miejsca przy siatce zbyt wiele, Andersen wreszcie prowadzi ku uciesze gospodarza, Sullivan jest drugi, ścina do krawężnika, szuka tam prędkości Amrozy, walczy z Drabikiem, Drabik szerzej przechodzi młodego wrocławianina. No ale cały czas w kontakcie Amrozy, Drabik wyraźnie szuka, cały czas jeździ tak po orbicie w stylu Tomasza Golowa. No a z przodu Andersen przed Sullivanem. Sullivan teraz długo nie łamał motocykla, jechał na wyprostowanym motocyklu. W tym punktu dopiero w połowie wirazu zaczął dodawać gazu. Popatrzmy, jak wygląda sytuacja na torze, bo się nic nie zmieniło. Hans Andersen wreszcie wygrał start. To wystarczyło, żeby założyć się na Drabika. Ten jest trzeci. Teraz popełnił błąd Andersen. Czy wykorzysta to Sullivan? Znakomita akcja Sullivana. No i błąd Andersena. Teraz pytanie, czy Ryan Sullivan zasypał swojego rywala, ten poszedł tuż za jego tylnie koło, dostał sprycę, no i praktycznie zrobiło się od razu 20 metrów. Dobra akcja poobijanego, przypomnijmy, Ryana Sullivana. Metr z biegu na bieg jedzie coraz lepiej, on dowozi 3 punkty, Andersen traci 3, zdobywa 2, Sławomir Drabik jest drugi, trzeci, przywozi punkt, a więc goście wygrywają ten bieg w stosunku 4-2. Sporo się działo. Tak, działo się. Kłopoty, o których żeśmy mówili, pokazał Andersen faktycznie, że one istnieją. Ja jestem ciekaw tutaj powtórki tego pierwszego łuku, bo tam najwięcej w zasadzie się wydarzyło. Zawodnicy, którzy wyjechali bardzo dobrze spod taśmy, no, nie dowieźli swoich pozycji. Asekurowali bardzo swoje motocykle. Sullivan pierwszy, 3 punkty, Andersen 2 punkty, Drabik punkty, Amrozy przyjechał bez punktu. Za chwilkę będziemy mogli to zobaczyć. Bardzo dobrze wyjechał Andersen i Sławek Drabik ze startu. Oni tutaj świetnie rozwiązali. Sławek został zamknięty przez Andersena. Szeroko pojechał Sullivan. Już tutaj szukał tam prędkości. Tak, tutaj Sławka odrobinę pociągnęło. On stracił swoją pozycję na rzecz Jamrożego. Bardzo dobrze Andersen wykorzystał. Wyjechał jako pierwszy. Po dwóch okrążeniach zdaje się, że go pociągnęło też w jakiejś dziurce i stracił swoją pozycję na rzecz Sullivana. Ale tutaj właśnie ten pierwszy łuk bardzo ciasno kolejny raz. Jamrozy przyciął do krawężnika, można powiedzieć, że bardzo dobrze się zachował, ale też go tutaj podniosło, nie miał wielkich szans, żeby właśnie powalczyć. Wyjechał jedynie przez Sławka Drabika, który też został wyciągnięty tym swoim motocyklem na szeroko, a ci dwaj zawodnicy, czyli Andersen, Sullivan, oni w zasadzie walczyli o swoją pozycję, a tu jest, tak, tu jest ten błąd właśnie, gdzie Andersen odjechał zbyt szeroko, doskonale wykorzystał to Sullivan i próbował jeszcze na jednym kole wyciągnąć motocykl, tak często robią żużlowcy, żeby... Tą taśmą dotknąłeś, musnąłeś? To znaczy, nie wiem, czy musnąłem, czy dotknąłem, nie wiem, sędzia bardzo długo nas trzymał na starcie. Ja zapchnęliśmy gaz, myślałem, że ktoś tam inny dotknął taśmę, a zobaczyłem, że sędzia mnie wykluczył i myślę, że to był błąd.
bo nie dotknąłem taśmy. Okej, okay, dzięki Mike. Proszę. No to myślę, że młody zawodnik powinien obejrzeć powtórki sobie tego meczu, bo ewidentnie dotknął taśmy, zgadzamy się? Na moje 100%. Troszeczkę, jak to się mówi, młodemu potrzeba trochę lodu na głowę. No a my popatrzmy, co się będzie działo w biegu 11. W kasku niebieskim Roni Amroży, który jak na razie dobrze spisuje się w tym meczu. Jego partnerem będzie Jarosław Kampel, który tak zawiódł w biegu poprzednim swoim. A ich rywalami będzie Sławomir Drabik jako rezerwa i z numerem trzecim na plastronie Sebastian Ułamek. Znów jedzie Drabik z pierwszego pola. Wtedy... Tak, właśnie to na to chciałem zwrócić uwagę, że Sławkowi te pola wewnętrzne dzisiaj odpowiadają. I został wstawiony za Osumka w taktycznej właśnie z pola pierwszego. Myślę, że te pole Sławkowi odpowiada. Może się zapowiadać jakaś walka ciekawa. No to popatrz. Miejmy nadzieję, że będzie to ciekawy wyścig. Drabik, Jamroży, Ułamek i Kampel. Zdecydowanie Jarosław Kampel, Drabik, wypnie Jamrożego, zrobiło się ciasno. No i jaka będzie decyzja sędziego? Leży Jamroży po raz drugi w tym spotkaniu, po raz drugi. Przepychał się tam na łokcie, bieg na pewno jest przerwany. Patrzymy w stronę sędziego Głoda. Ja myślę, że to będzie w czwórkę, wędruje, ale poczekamy na naszym, decyzję. Wędruje w naszym kierunku, a więc poproszę naszych kolegów z wozu o powtórkę. Jest już z nami sędzia. Jamroży już się pozbierał. Popatrzmy jeszcze raz. Jamroży kask niebieski, Drabik kask biały. Wygrywa Hampel, ścina do krawężnika. Może będzie szansa obejrzeć to jeszcze z innej kamery. Popatrzmy zatem jeszcze raz. Kask niebieski, Jamroży. Poszedł na łokcie ze Sławkiem Drabikiem. Czwórkę najprawdopodobniej zawodnicy pojadą, tutaj sędzia nam sygnalizował. Dokładnie taka jest decyzja sędziego. Pozwoli wszystkim zawodnikom pojechać jeszcze raz. Po raz drugi Roni Amroży nie bał się pójść na łokcie. Po raz drugi ma szczęście, bo po raz drugi pojedzie w powtórce tego wyścigu. Tak, a po raz kolejny wszyscy chcieli wygrać start i naprawdę było bardzo ciasno. Ktoś całe szczęście niestety... miał Hampel, że uciekł, bo po tej zewnętrznej miałby chyba największy problem, gdyby się poskładali jak domino. Myślę, że tak. Wtedy mogłoby być naprawdę niebezpiecznie, a tak była jeszcze na tyle mała prędkość. Mam nadzieję, że zawodnicy troszeczkę ochłonęli w parkingu, bo jest bardzo gorąco, bardzo parno. Na pewno nie jest łatwo dzisiaj zawodnikom. Tak, i przy takiej pogodzie jest również ciężko ustawić swoje motocykle, bo w tej chwili od pogody bardzo dużo zależy, jakie dysze założyć do swoich gaźników. Chłopacy też na pewno kombinują, czy większą, czy mniejszą. Jest parno, ten motocykl potrzebuje, też ma mniej powietrza i trzeba wyregulować go oczywiście dyszami. A zawodnikom swoją drogą na pewno jest bardzo ciepło, a już nie wspomnę o mechanikach, którzy tam biegają i są cały czas na wysokich obrotach. Oni myślę, że mają najgorzej. Drabik w kasku białym, w kasku niebieskim Jamroży, który już się dwa razy zapoznał się z nawierzchnią wrocławskiego toru. W kasku żółtym Sebastian Ułamek i w kasku czerwonym najbliżej bandy Jarosław Hampel. Jeżeli teraz wygra znowu start Jarosław Hampel, znów może być bardzo ciasno, bo bardzo szybko ścina, jeżeli chodzi o te pierwsze 30 metrów. Tak, teraz wszyscy zawodnicy, no, może nie teraz, ale w każdym wyścigu będą próbowali pojechać jak najlepiej. Zobaczymy, jak zawodnicy z wewnętrznych pól. Świetnie, Hampel został, Jamroży, Drabik jeszcze lepiej wypchnięty, Hampel na zewnętrzną i jak na razie 5-1 prowadzą goście. Hampel rozpędza swój motocykl na prowadzeniu. Sławomir Drabik, to o czym mówiliśmy, szukał tego swojego przełożenia, ale świetnie atakuje Jarosław Hampel. Sebastian Ułamek będzie miał spore problemy, żeby obronić tą drugą pozycję. Nie wiem, czy nie powinni teraz jechać parą goście. Ucieka Drabik. Ułamek musi sobie radzić sam, naciskany przez Jarosława Hampela. Daleko z tyłu Jamroży nie liczy się w tej walce. Ja powiem tutaj, że Sebastian bardzo dobrze czuje Jarka Hampela na plecach. Za każdym razem wjeżdża doskonale w ścieżkę tą, którą chciałby pojechać Jarek Hampel. Jarek Hampel cały czas próbuje szeroko najechać. Sebastian za chwilę będzie się tutaj wynosił, gdzie Jarek niewiele będzie mógł zrobić w tym swoim wyścigu. I tutaj no i... kolejny raz tak wyczuł, wjechał szeroko, gdzie Jarek musiał niestety zwolnić i nic nie mógł zrobić w tym biegu. Natomiast Jarek, gdyby wjechał wąsko w krawężnik, nie będzie miał na tyle szybkości, żeby z kolei wyprzedzić Sebastiana. No i robi się ciekawie. Wygrywa Drabik, za nim Ułamek po raz drugi. Bardzo kiepski występ notuje Jarek Hampel. Nie liczy się w tym biegu Jamroży. Wygrywają goście 5-1. No i bardzo bliski kontakt złapali na 4 wyścigi przed zakończeniem tego meczu.
Tak, bardzo. W tym biegu bardzo dobrze pojechał Sławek Drabi, który doskonale pojechał ze startu. On swoje pierwsze 3 punkty tutaj przywiózł. Sebastian Ułamek dowiózł 2 punkty, bardzo cenne, czyli kolejny raz 5-1 dla Częstochowy. Sławek Drabik 3 punkty, Ułamek 2, Hampel 1, Jamroży bez punktu. On tak po pierwszym łuku już naprawdę się nie liczył w tej walce. Natomiast Jarek Hampel próbował cały czas walczyć i zdobywać punkty, a świetny start tutaj Sławka Drabika. Od razu zjechał Jamrożemu, zagroził. Tutaj bardzo dobrze pojechał Ułamek. Poszli na łokcie. Tak, on sobie wyprowadził Jarka Hampela na szeroką. On sobie ustawił właściwie tor jazdy. Dzięki temu wyszedł tutaj z tego łuku jako drugi. Jarek Hampel pojechał automatycznie jako trzeci. No Jamroży, jak wcześniej wspomnieliśmy, nie liczył się, a bardzo dobrze kontrolował jazdę cały czas Drabik. A tutaj właśnie ten Jarek... moment, kiedy poszerzył, tak jak mówiłeś, wyjście z łuku, czuł na plecach dokładnie to, co robi Hampel. Oczywiście zawodnik, kiedy jedzie w swoim z przodu i czuje zawodnika na plecach, to są w zasadzie dwie metody. Wtedy, kiedy się słucha, gdzie jest motocykl i się słyszy, z której strony zawodnik najeżdża, jest to zupełnie możliwe, bo każda z tych drużyn może zaskoczyć albo po prostu pojechać, tak, pojechać swoje, odrobić bonus, a 3 punkty to jest dość spora zaliczka. Na pewno coś się wydarzy w tej tabeli. Na miejscu Krzysztyniaka kombinowałbyś jeszcze, żeby ten mecz wygrać? Liczyłbyś na to, czy po prostu mawiałbyś zawodnikom, żeby walczyli o to, aby nie przegrać więcej jak tymi 3 punktami? Żeby był ten sam wynik, 47-43, który był w Częstochowie. Ja myślę tak, zawodnicy wiedzą, co mają robić i każdy będzie jechał, żeby jechać jak najlepiej. Natomiast Krzysztyniak chyba niewiele może zrobić, bo... Taka jest rola trenera w tych ostatnich wyścigach, nominuje i koniec. W zasadzie no nie ma gdyby miał naprawdę dobrego młodzieżowca, to jeszcze można by było poszaleć, a tak musi liczyć na swoich zawodników. No to popatrzmy, Drabik najbliżej bandy, obok niego Gapiński, dalej w kasku żółtym Ułamek i najbliżej przy krawężniku Jarosław Hampel. Dwie wpadki w tym meczu to już wystarczy jak na Jarka Hampela. No, wydaje mi się, że tak. On startuje z pierwszego pola. Zobaczymy właśnie, jak mu się tam uda złapać przyczepność. I zobaczymy jeszcze jedno ważne, czy Sławek Drabik z czwartego pola dojedzie tak dobrze do pierwszego łuku, jak z pierwszych pól. No to popatrzmy. Bieg 14. Hampel, Ułamek, Kapiński, Drabik. Znakomicie Ułamek. Został Hampel, wypchnięty Drabik. Nie przerywa sędzia biegu, Gapiński wypchnął Drabika, teraz Drabik wchodzi pod Hampela, nie wiem co się dzisiaj dzieje z Jarkiem Hampelem, no ale goście prowadzą 4-2, Hampel znów ostatni, być może ucierpiała w którymś z biegów ta jego ręka, bo niezbyt dobrze czuje się dzisiaj na motocyklu w tych ostatnich wyścigach, no a być może ma po prostu problemy sprzętowe, Ułamek wystrzelił spod taśmy, wykorzystał słaby start Hampela, jest pierwszy, Gapiński jest drugi. No i czy Drabik obronić się przed atakami Jarka Hampela? Na razie goście prowadzą 4-2. Odrobią zatem kolejne 2 oczka i będzie ciekawie w tym ostatnim wyścigu, ale słabnie Drabik, czy słabnie jego motocykl, wykorzystał to Hampel. 3-3, teraz defekt Gapińskiego. Cóż za pech w tym wyścigu. Gapiński podnosi tylko głowę, no zmienia się tu nam wszystko jak w kalejdoskopie, daleko z przodu, niezagrożony. Sebastian Ułamek, dobry występ dzisiaj w tym meczu, na pewno może być dzisiaj z niego zadowolony Jan Krzysztyniak. Dojeżdża drugi do mety Jarosław Hampel, no i Drabik może teraz mieć do siebie pretensje, że nie utrzymał tej drugiej pozycji, bo gdyby wygrali tutaj 5-1, byłoby jeszcze ciekawiej. Tak, byłoby ciekawiej. Sławek uważam, że bronił swojej pozycji jak lew i robił wszystko, co jak mógł. Jak prawdziwy lew częstochowski, tak? Tak, jak lew częstochowski. Natomiast Jarek Hampel też ma swoje ambicje i on na pewno chciał zdobyć jak najwięcej punktów. Udało się najwięcej zdobyć Sebastianowi, 3 punkty. Jarek Hampel 2, Sławomir Drabik miał 1, Tomasz Gapiński defekt. I teraz chyba najbardziej przykro to jest Tomkowi Gapińskiemu, który odnotował defekt i stracił swoje punkty, które wiózł. Myślę, że to jest największy dramat zawodnika. No 44-40. Jest jeszcze szansa na powtórkę tego wyniku z Częstochowy i nawet lepszego wyniku. Tak, teraz jest wszystko możliwe, bo zależy od tego 15 biegu wiele. A tu jeszcze raz powtórka. Jarek Hampel fatalnie ze startu wyjechał. Doskonale wyjechał Sebastian Ułamek. Gapiński bardzo dobrze jako drugi. Drabik został wypchnięty, ale tutaj Jarek Hampel musiał powalczyć ze swoim motocyklem, aby nie uderzyć w Gapińskiego. I on stracił swoją pozycję, którą następnie udało mu się odzyskać. Tak, właśnie tutaj ten moment, gdzie Jarka podniosło, on stracił zdecydowanie.
No i przed nami wielkie emocje, mamy bieg 15. Gospodarze powinni wygrać ten mecz 48-42, żeby zaliczyć bonus. Czyli 4-2. Czyli 4-2, prosta kalkulacja, jest 44-40. No i Sullivan z toru pierwszego, który obudził się w drugiej części zawodów, spisuje się znakomicie, wygrywa starty. Jego partnerem będzie Holta, który też w tym meczu jedzie dobrze, mimo tego upadku. No ale między nimi staje Świderski i pod siatką jest znakomicie startujący dzisiaj Słaboń. Emocje murowane. Tak, tyle, że musimy zwrócić uwagę na to, czy... Tak Krzysiek... naprawdę tu może być jeszcze remis. Tu może być remis w tym meczu, oczywiście. Ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że Krzysiek ma czwarte pole i teraz czy te pole... będzie dobre, czy będzie mu odpowiadało. Sullivan wiadomo, że jedzie bardzo dobrze z pierwszego, on to rozegra doskonale. Tutaj podejrzewam, że powypycha chłopaków. Holta, jeżeli nie wygra startu, najprawdopodobniej będzie przycinał do krawężnika. Za chwilkę no, będziemy mogli zobaczyć, co ci zawodnicy no, zaplanowali sobie, albo co im, co będą mogli zrobić na tym torze. Długo celebrują podjechanie do taśmy wszyscy czterej zawodnicy, no ale nie trudno się dziwić, stawka tego biegu jest wysoka. Tak jak już mówiliśmy, może nawet paść remis, jeżeli tutaj goście wygrają ten bieg 5-1. No a parę jest mocno, jakby nie patrzeć. Rune Holta i Ryan Sullivan to starzy wyjadacze z Grand Prix. No i dwóch nieoczekiwanych liderów Wrocławia, Świderski i Słaboń. Oni w kasku czerwonym i niebieskim, popatrzmy. Ruszył Holta i wychodzą chyba na 5-1. Został Holta teraz jeszcze wypchnięty przez Świderskiego. Świderski schodzi do krawężnika. Holta zamyka, szeroko wyniósł się, żeby wypchnąć Słabonia. Słaboń został, no i ma teraz spore problemy. Holta jest trzeci. Dość ostro pojechał ze Słaboniem w tym pierwszym ruchu, no ale teraz podniosło Holtę, utrzymał się na motocyklu. Pierwszy Sullivan, zanim Świderski utrzymał tą drugą pozycję po tym, jak przyciął do krawężnika. No i w tym momencie jest 4-2 dla gości i to jest niedobry wynik dla Wrocławia. Sullivan spokojnie obejrzał się, gdzie jest Świderski. Wie, że to jest zawodnik, który nie ustępuje. Młody wrocławianin nie odpuszcza do ostatnich metrów. No a Rune Holta spokojnie pilnuje tej czwartej pozycji, trzeciej pozycji. Teraz atakuje szeroko Słaboń, rozpędził motocykl. Próbował tam znaleźć miejsce pod bandą, ale chyba za szeroko wszedł. Wciąż Holta trzyma tą trzecią pozycję. No i Ryan Sullivan jest pierwszy. Jeżeli takim wynikiem zakończy się ten bieg, a chyba wszystko na to wskazuje. Sullivan pierwszy, Świderski drugi, Holta trzeci, Słaboń czwarty. 4-2 wygrywają goście, a to oznacza, że mamy w tym meczu 44-46 i Atlas nie ma bonusa. Tak, Atlas nie ma bonusa, ale ten wyścig, który żeśmy mieli tutaj możliwość obejrzenia, doskonale częstochowianie rozegrali, bardzo dobrze. Wrocławianie no, odrobinę gorzej, nie udało im się no, przyjechać na tych pierwszych miejscach. Sullivan przyjechał pierwszy. Drugi przyjechał Świderski, trzeci przyjechał Holta, czwarty przyjechał Słaboń. I pierwszy łuk w zasadzie zdecydował o wszystkim. Jak się okazało, ci zawodnicy jadą bardzo dobrze, żaden z nich nie popełnił błędu w tym wyścigu. No i Wrocław wygrał, bonusa co prawda nie ma, a tutaj będziemy mieli powtórkę. Równie dobrze ze startu pojechał Sullivan, jak i Słaboń z czwartego pola. Świderski z kolei wykorzystał, on od razu pojechał w krawężnik, nie dał się ponieść emocjom, żeby wypychać kogoś. A Holta no, zajął się Słaboniem, on zagrodził mu tutaj drogę. Ale podniosło mu wcześniej koło i go tak, wyciągnęło. Tak, ale... tutaj no, w zasadzie każdy by tak zrobił i Holta to wykorzystał, to, że go podniosło. On no nie było na pewno w tym złośliwości po prostu. Nie no. Sądzę, nie sądzę, żeby była złośliwość, ale każdy z zawodników sobie potrafi zaplanować. Tak, Świderski konsekwentnie od razu, a ścinał do krawężnika Holta, tak jak było do przewidzenia. Sullivan miał wszystkich tutaj powypychać i miało być 5-1, natomiast... No... Niewiele brakowało tak naprawdę, bo gdyby Holta nie wpadł w dziurę i gdyby się szybciej zorientował, co robi Świderski, mogło tutaj być 5-1. Tak, mogło być. Krzysiek Słaboń próbował cały czas jeszcze atakować Holtę. Nie udało mu się, tutaj go jeszcze podniosło, czyli został wybity z rytmu. No trudniej było się pozbierać, stracił dystans, trudno było dojechać i tak Holta zadowolony z siebie. No... Trudno się nie dziwić, 46-44 wygrywa Atlas, a Złomrek zbroni tego jednego punktu i ostatecznie nie ma bonusa, tak jak już mówiliśmy, dla zespołu gospodarzy.